Zestaw numer 4, czyli pytania od 31 do 40. Zaczynamy od pytania numer 31. Kiedy po raz pierwszy w historii wstęp na domowy rozgrywany u siebie mecz reprezentacji Polski był bezpłatny? Podaj datę, miejsce oraz przeciwnika. Pytanie numer 32. Podaj imię i nazwisko trenera, który jako pierwszy prowadził na Mistrzostwach Świata dwie różne reprezentacje. Pytanie numer 33. W jakim meczu po raz pierwszy w historii reprezentant Polski został usunięty z boiska? Podaj imię i nazwisko piłkarza, datę meczu oraz przeciwnika. Tu powinno być oraz, proszę bardzo. Jeszcze raz. W jakim meczu po raz pierwszy w historii reprezentant Polski został usunięty z boiska? Podaj imię i nazwisko piłkarza, datę meczu oraz przeciwnika. Pytanie numer 34. Kto jako pierwszy w historii Mistrzostw Świata strzelił w jednym meczu bramkę zarówno samobójczą oraz gola we właściwą stronę? Pytanie numer 35. Którzy zawodnicy reprezentacji Polski ze zgłoszonej listy 22 na Mistrzostwa Świata 1938 ze względów oszczędnościowych pozostali w kraju? Pytanie numer 36. Jacy piłkarze wystąpili zarówno na ostatnich Mistrzostwach Świata przed II wojną światową, rok 1938, jak i na pierwszych po wojnie, rok 1950? Podaj imiona, nazwiska oraz kraje, które reprezentowali. 37. Kto jest rekordzistą, jeżeli chodzi o reprezentacyjny staż w reprezentacji Polski? Trochę masło maślane, ale wiadomo, o co chodzi. Podaj imię i nazwisko piłkarza oraz ile lat i dni minęło od pierwszej do ostatniej gry. Jak nazywał się reprezentant Bułgarii grający w finałach Mistrzostw Świata 1966 i 1970, który w latach 1962 i 1963 był mistrzem swego kraju w slalomie i zjeździe, czyli narciarstwie? Pytanie numer 39. Podaj imię i nazwisko piłkarza, który najpierw trzykrotnie wystąpił w reprezentacji Polski, by potem zagrać przeciwko Polsce w barwach innego kraju. I kończące zestaw numer 4, pytanie 40. Słynny urugwajski napastnik, mistrz świata 1930, nie miał prawej dłoni, którą stracił w wieku 13 lat. Oczywiście chodzi o to, żeby jego imię i nazwisko podać. Na tym kończymy zestaw numer 4.